Nie ma tutaj żadnych kontrowersji, bo znajdujemy się w takim środowisku, które stanowi niejako gromadkę dzieci ze słynnej bajki o pięknych szatach cesarza. Podczas gdy cały świat podziwiał piękne szaty cesarza, to jedno biedne dzieciątko nie wiedziało, że trzeba bełkotać, głupoty opowiadać, tylko po prostu widziało, co widzi i mówiło, co widzi. I my jesteśmy w tym gronie, które widzi, jak świat funkcjonuje i mamy odwagę to mówić, więc niczego tu osobliwego nie ma, natomiast warto podsumować, jeżeli już znajdujemy się w tak zacnym gronie, to warto to podsumować, ponieważ akurat mamy wśród nas pana Song Hongbinga, który tę prawdę, że król jest nagi, krzyknął najgłośniej w świecie. I dlatego jest postacią, wokół której gromadzą się wszyscy, którzy realnie patrzą na świat pieniądza, finansów. Mianowicie musimy wrócić do podstawowych definicji i do źródeł, do istoty tego, czym jest pieniądz i jaką rolę pełni. Otóż zawsze, przez wiele dziesiątek tysiącleci, pieniądz był środkiem wymiany, ale był realnym dobrem potrzebnym, był przedmiotem, który jest ludziom potrzebny. Ten przedmiot musiał, żeby pełnić rolę środka wymiany, musiał spełniać dwa minimalne warunki. Musiał być niepodrabialny i łatwo podzielny. I dlatego też tę rolę tradycyjnie pełniło złoto. Łatwo je było podzielić, a wytworzyć go się nie dało z niczego. I to był pieniądz. Natomiast posługiwaliśmy się banknotami, czyli papierowym substytutem pieniądza, złota, które rzeczywiście zostało zdeponowane w skarbcach bankowych. Bank wystawiał kwity depozytowe na złoto, które złożone zostało w banku i zmiana właściciela kwitu depozytowego oznaczała zmiana właściciela tego złota, które leży realnie w skarbcu bankowym. Więc to był substytut prawdziwego pieniądza. Dzisiaj posługujemy się prawnym środkiem płatniczym, który nie jest ani pieniądzem, ani substytutem. Jest tylko cyfrą lub kawałkiem papieru służącym do kontroli przez państwa zawieranych między nami transakcji, żeby nas złupić metodami fiskalnymi. I to jest narzędzie fiskalne, totalna kontrola państwa nad przepływami wartości między obywatelami w gospodarce służy tylko temu, żeby nas złupić. To jest po prostu narzędzie eksploatacji naszej pracy, czyli pozbawiania nas owoców naszej pracy na rzecz instytucji państwa. Ale też pojawiło się drugie narzędzie, które nie ma charakteru narzędzia fiskalnego, mianowicie narzędzia monetarne. Otóż posługujemy się czymś, co nie jest pieniądzem, co ma taki skutek, o którym powiem w sposób nieco bardziej trywialny, mniej naukowy. Proszę państwa, jeżeli na przykład zabrakłoby mi pieniędzy, wziąłbym sobie drukareczkę, wydrukowałbym sobie tam kilkaset tysięcy złotych, bo tyle mi potrzeba, to poszedłbym siedzieć jako przestępca. Tymczasem wiemy, że ilość pieniędzy w obiegu rośnie szybciej niż przyrasta ilość dóbr w obiegu. To widzimy po różnicach cen. Inflacja zachodzi stale, co oznacza, że ktoś produkuje pieniądz i nikt nie poszedł siedzieć. I zastanówmy się nad skutkami takiego zjawiska. Otóż jeżeli my produkujemy w realnej gospodarce realne dobra, domy, samochody, telewizory, ubrania, żywność, a ktoś produkuje pieniądze, to my tracimy te nasze dobra na rzecz papierka, który w sobie nic nie zawiera, bo nie jest pieniądzem, a ktoś za ten papierek skupuje nasze produkty, nasze dobra i to są narzędzia monetarne rabunku całej sfery produkcyjnej przez monetarystów, którzy korzystają z zupełnie niemoralnego przywileju prawnego produkowania pieniędzy. Otóż jeśli popatrzymy na te zjawiska w kategoriach prawnych i moralnych, to widzimy, że prawo regulujące monetaryzm jest prawem niemoralnym.
I właśnie w tych dwóch aspektach jest niemoralne. Po pierwsze, że pieniądz służy państwu li tylko do zdzierania z nas łupów, przy okazji państwo również pobiera kredyt od środowisk, które produkują pieniądz, bo kredyt jest pieniądzem nowo produkowanym. Państwo pobiera kredyt, zadłużając nas, nie pytając się nas o zgodę. Więc ten pieniądz, który jest nam zabrany narzędziami fiskalnymi, jest przekazany narzędziami monetarnymi środowiskom, którzy posiadają absolutnie niemoralny przywilej prawny produkowania pieniędzy. To znaczy nawet nie pieniędzy, tylko prawnych środków płatniczych. Bo wedle naszego prawa państwowego jesteśmy zmuszeni posługiwać się w rozliczeniach prawnym środkiem płatniczym. Tym środkiem płatniczym, jakim jest polska złotówka, czy na przykład euro, czy dolar, które nie są pieniądzem, bo za nimi nie stoi żadne realne dobro. Więc my musimy przywrócić moralność w dziedzinie monetaryzmu i fiskalizmu. Musimy przywrócić pieniądz do obrotu gospodarczego i musimy przywrócić sprawiedliwość. To znaczy, albo produkowanie pieniędzy jest moralnie dopuszczalne i każdy może sobie wyprodukować, albo jest moralnie niedopuszczalne i nikt nie może sobie doprodukować. Dopóki z moralnego punktu widzenia nie popatrzymy na prawo regulujące pieniądz, będziemy pracować zawsze na okupantów, którzy będą się tuczyć naszym kosztem i nasza cywilizacja upadnie, bo systemy niewolnicze muszą upaść. Życzę, żeby nasz system się uzdrowił i nie upadł. Dziękuję bardzo.